kilku nazw wystarczy. To proste jest jak drut, bo wszak nie może być inaczej. Winiel, kawał, numer, szpas to żywioł dla każdego z nas. My spełniamy każdą chęć, u nas dwa i dwa to pięć. Łebski Harry. Rocznica. Wszystkiego najlepszego. Co? Jak? Rok temu po raz pierwszy wspólnie spędziliśmy wieczór. Przyniosłem wtedy nawet takie same kwiaty. Coś mi się zdaje, że ty nic a nic nie pamiętasz z tamtego wieczoru. Pamiętam, jakby to było wczoraj. Specjalnie na tę okazję wypożyczyłem nowe ciuchy. Zobaczyłem na ulicy kwiaciarkę, potężną kobietę, która jednak wyglądała miło. Właśnie od niej kupiłem ci kwiaty. Jej napiwek. Mówiła, że to za dużo, ale ja nalegałem. Proszę bardzo. Kwiaciarka była mi bardzo wdzięczna. Ratunku! Niech mi ktoś pomoże, ratunku! Wprawdzie szedłem do ciebie, ale zatrzymałem się, żeby pomóc zagubionej damie. Zjeżdżać śmiecie, ten taniec jest mój! Nie! Dalej, bokse! Ale posuwa! Teraz ja! Teraz ja! Koniec dyskoteki na świeżym powietrzu! Patrzcie, i kto tu do nas przyszedł? Jaki miły kotek ślicznotek! Nie jestem żaden ślicznotek, lecz... Łebski Harry! Pazury zawsze mam ostre jak brzytwy! Teraz ruszam na spotkanie z najwspanialszą dziewczyną. Ależ z niej prawdziwa szczęściara. Zaczekaj, Soniu, co ci jest? A ja pamiętam, że wszystko było inaczej. Tych kwiatów wcale nie kupiłeś. Nie widziałeś tablicy, nie zrywać kwiatów. Chyba umiesz czytać, co? Mam cię, ma? To, to! Nudziesz. Wszystkie dla mnie? No jak? Dobra, niech ci będzie. Słuchaj no, nie była to grzeczna odpowiedź, kociarzu. Załatw go i to szybko, kochanie. Dziwne są te kobiety. Wydaje ci się, że już je znasz, a nagle czeka cię niespodzianka. No dobra, może trochę przesadziłem, ale twoja opowieść też nie jest zgodna z prawdą. Musisz jednak przyznać, że kolacja była nadzwyczaj elegancka. Kolacja? Kolacja?
mogę uwierzyć, że nie pamiętasz żarcia obsługi miłego nastroju. Harry, mademoiselle Sonia, jestem szczęśliwy, że zaszczyciliście mnie swoją obecnością. Jeśli macie jakieś życzenia, zadzwońcie, proszę, czekamy z niecierpliwością. Mówiłem ci, że czeka nas uroczy wieczór. Powiedz, może się napijemy? Twoje zdrowie za miły początek naszej cudownej znajomości. Ależ to wcale tak nie było. A twoim zdaniem jak było? Powiem ci, kochanie, że wcale nie byliśmy tam miłymi gośćmi. Jak jeszcze raz was tutaj zobaczę, to zrobię z was mielone kotlety! Ale z niego żartowniś. Proszę cię, odprowadź mnie teraz do domu. Niepoważna jesteś? Obiecałem ci kolację i kolacja będzie. Madame, kolacja gotowa. Nie jestem głodna. Ale... A może chce pani zrezygnować z gorącego dania i przejść od razu do deseru? Przed posiłkiem myję ręce, a nie kąpię się pod prysznicem. W porządku, może kolacja nie była dokładnie taka, jak opowiadałem, ale pamiętasz chyba... naszą drogę do domu! Naokoło parku, proszę pana? No, io! Częściowo masz rację. Jechaliśmy dorożką, ale była to przejażdżka bardzo krótka. Szybciej! Nie zostawiaj mnie samej! Boję się! Staram się, jak mogę. Widzisz przecież, co to ma być, jogging? No i jak? No i jak? Powiedz, Soniu, podoba ci się ta nasza przejażdżka? Żaden kot nie ma prawa siedzieć w tej dorożce, ani teraz, ani w przyszłości. Jednak wciąż nie rozumiem, po co się tak ubrałeś. To podejrzana dzielnica. Chcę cię odprowadzić do domu, a nie wiadomo, co może spotkać nas po drodze. Dobry wieczór, paniom. Dobry wieczór. Wyszłyśmy z babcią na spacer, ale nie znamy okolic i zabłądziłyśmy. Ja i moi kumple z przyjemnością oprowadzimy was po tej zakazanej dzielnicy. Chętnie pomożemy we wszystkich kłopotach. Ja chętnie ściągnę te ciuchy i rozwalę wam nosy. Mówiłaś coś, babciu? Mówiła, że to miło, ale same znajdziemy drogę. Harry! Nie urzekniesz mi tym razem! Łapać go! Chyba już jest czysty. Przeczytam ci wiersz, który napisałem na tę okazję i tak. Całuję mocno łapki twe i mówię ci adieu. Śmieszne. Nie pamiętam wcale tego wiersza. Ale pamiętam, jaki byłeś strasznie zdenerwowany. Ja zdenerwowany? Nigdy w życiu nie byłem zdenerwowany. Dobrze. Niech ci... Dobrze. Może i byłem trochę zdenerwowany, ale najważniejsze, że pamiętałem o tym, jaka dziś jest ważna rocznica.
Bardzo się cieszę, mój najdroższy Harry. Przekonałeś mnie, zgadzam się, że rok temu wszystko działo się tak, jak mi opowiadałeś. A więc dziś wieczorem obchodzimy naszą bardzo ważną rocznicę. Udało się, co za szczęście. Kocia olimpiada. Raz, dwa, trzy, do zawodów stań ty. Ale wygraj w tym rzecz Mungo, bo najlepszy jest. Ale wygraj w tym rzecz Mungo, bo najlepszy jest. Wczesne wstawanie szkodzi niesłychanie. Przestańcie hałasować! No jak się czujesz, stary? Jak leci? Dobrze. Tak, tak. Bardzo dobrze. Jutro jest kocia olimpiada. Musisz obronić swój mistrzowski tytuł. Pamiętaj o tym. Tak, na pewno. Tak, tak, na pewno. Oj, zatrzymać! Stop! Zatrzymać! Oj. Stop! Jak cię palnę w łeb, to wywiniesz kozła i obejrzysz od spodu swoje skarpetki. Tak, walić, tak, tak, walić mocno. Ruszaj się, ty zakuty łbie, ćwicz jak należy, przed nami kocia olimpiada. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz. W tym roku na pewno wygram, a ten cukierkowy laluś nawet nie mrugnie, jak będzie po nim. Odważysz się stanąć do walki w obronie mistrzowskiego tytułu na kociej olimpiadzie? Masz za wielką gębę, nie mam zamiaru z tobą gadać. Tak? Poczekamy, zobaczymy. Powiem ci, stary, żaden kot w okolicy nie pobije Munga, nikt mu nie dorówna. A chcesz się założyć? Jasne. Wasze koty umieją tylko jeść. Jeśli zwyciężycie na kociej olimpiadzie, dostaniecie to wszystko w nagrodę. To tak jak oszukać małego kociaka. Umowa stoi! Raz, dwa, raz, dwa. Wygra ten, kto lepiej gra. Raz, dwa, raz, dwa. Wygra ten, kto lepiej gra. A jeśli przegram z Mungiem w szefie, to co wtedy będzie? Przecież masz tylko dotrzymywać mu kroku. Pamiętasz? Ostatnia konkurencja będzie dla nich prawdziwą niespodzianką. Otwarcie igrzysk olimpijskich. Dyscyplina pierwsza, wspinaczka. Zawodnicy, przygotować się. Odpręż się, uda ci się, śmietnik będzie nasz. No już, jazda, szybciej. Szybciej, szybciej, ruszaj się, Leniu. Szefie, ratunku, nie mogę zejść. Regulamin nie przewiduje przerwania zawodów. Do wspinaczki przygotowuje się zawodnik Mungo. Dobra, mistrzu. Jeden kot odpadł. Teraz pora, by następny łykał kurz. Kurz, łykał kurz. Jeśli nie możemy go pokonać fair, to trzeba sposobem. Zaczniemy od skoku przez wodę. Kiedy Mungo się rozpędzi, wylejemy na bieżnię wiaderko oleju.
Czas na następną konkurencję. Kto otrzyma najmniej punktów, ten odpadnie z zawodów. A teraz skok o tyczce. Kto otrzyma najmniej punktów, odpada ze zawodów. Widzisz, co mam dla ciebie? To jest tyczka Munga. Jemu podłożyłem zupełnie podobną, ale gumową trzymaj. Teraz w skokach będziesz najlepszy. Nie, okropnie ciężka. Nie wiem, czy dam sobie radę. No mały, pamiętaj, że liczę na ciebie. Najpierw w górę, a potem w dół. Tak, w górę, tak, tak, a potem w dół. Tak, jazda, mistrzu. Podnoszenie ciężarów wygrasz na pewno. Przez ten magnesik naderwie sobie mięśnie. Ruszaj, Mungo! Dla ciebie sztanga waży tyle, co kawałek kiełbasy. Musisz to podnieść bez szemrania. Potem wykorzystamy naszą broń ostateczną. A teraz mecz bokserski między dwoma czołowymi zawodnikami, Mungo i Karłem. Kto wygra w tym spotkaniu, będzie zwycięzcą kociej olimpiady. Tak, bardzo dobrze, Mungo. Zostaniesz mistrzem. Chodź, zobaczymy teraz, jak się czuje nasza niespodzianka. Ani stchórzą i nie stawią się na ringu. Twoje zwycięstwo jest murowane. Idą tutaj. Ale koty jak roboty. Karzeł wygląda groźnie, ale to przez bokserskie rękawice. Rozniesiesz go na strzępy. Dalej, Mungo! Przestraszył się. Teraz, Mungo, masz szansę. Jest już zmęczony. Nie możesz przegrać, mistrzu. Wiesz, że wtedy stracimy nasz kochany śmietnik. Tylko nie przegrać. Tak, tak, tylko nie przegrać. Jeszcze! Oszustwo! To nie jest karzeł! Patrzcie! Przestraszyli się! Uciekają! Bananki! Bananki! Dobrze, wspaniale, Mungo! Wskakuj!
To wszystko nasze! A, wszystko jest nasze! Dobrze szła Mungo, dobrze szła Mungo, dobrze szła Mungo, dobrze szło! Tak, dobrze mi poszło, tak, tak, dobrze poszło. Przyniosłem ci jedzenie, piesku, później dam ci pić. Ernie, nie zapomnij umyć psu miski. Dobrze, mamo, ale teraz się śpieszę. O, mamo, przecież ten talerz jest brudny. Nie mam teraz czasu zmywać, okropnie się spieszę. Idę teraz na zebranie. Przepraszam cię, piesku, dałem ci brudną miskę. Nigdy już tego nie zrobię. Studio opracowań filmów w Warszawie. W wersji polskiej udział wzięli Mirosław Morański, Jarosław Domin, Jerzy Kramarczyk, Piotr Dobrowolski, Jerzy Słonka, Roman Szafrański, Iwona Rulewicz, Joanna Wizmur, Ryszard Olesiński, Mirosław Wieprzewski i inni. Reżyser Miriam Aleksandrowicz, tekst Stanisława Dziedziczak, operator dźwięku Jerzy Januszewski, montaż Gabriela Turan-Wiśniewska, kierownik produkcji Andrzej Oleksiak, przekład piosenki Filip Łobodziński, opracowanie muzyczne Marek Klimczuk, dystrybucja w Polsce Eurocom. Miasto rusza cały gang, może pośród nich zjawisz się dziś ty sam.